Siemaneczko, z tej strony Leszek Domo, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to odcinek z odbiór oczywiście nagród za Division Rivals i chyba Food Champions, nie wiem, nie wyświetlają mi się tutaj teraz. No ale przed tym wszystkim zachęcam do zostawienia subskrypcji oczywiście, zostawienia lajka, łapki, jak się zwie, tak się zwie w górę. I oczywiście zapraszam do followowania mojego Instagrama, tutaj wam się wyświetli na ekranie. A teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z tym. Docencie to, ponieważ mam na 11 do szkoły, a wstaję, żeby to nagrać dla was i wrzucić od razu. Niestety wbiłem tylko rangę drugą w lidze czwartej, ponieważ ostatnio nie grałem nic. No ale oczywiście wybieramy sobie paczki, bo jak żeby inaczej. Tak, jak widzicie, Division Rivals ranga druga. Tak, mamy tutaj paczki, świetnie, świetnie. Ale czemu nie ma nagród za Food Champions? Czyli o której one będą? Miały być wielce przełożone. Zaraz to sprawdzimy. Na razie idziemy otworzyć te trzy paczki, które dostaliśmy, czyli no nie są to jakieś rewelacyjne paczki, no ale zacznijmy od dużej złotej paczki premium. Oczywiście będzie bez logoutu, tak jak myślałem. Bez ekranów także, także bez ekranów Serbia LO. Oczywiście jest to Aleksander Kolarow, 82 overalla. Paczka bez większej historii. Tutaj wyślemy sobie wszystkim na listę transferową, reszta do klubu. Mamy jeszcze 4 duplikaty, ale one są jakoś mało ważne, więc quick sell. Teraz wchodzimy do paczki za 35 tysięcy, może chociaż walkout, proszę was, jej. No oczywiście bez walkoutu, bo jak żebym coś mógł trafić, bez ekranów także. Jest ekrany, są ekrany, Francja, PN i jest to Montpellier i jest to Laborde. Wow, cóż za traf. 81 overalla, prawe skrzydło, 75 tempa, to już go skreśla oczywiście na starcie. No ale może jeszcze coś w tej paczce będzie, jakieś 84, no właśnie jest Marquinhos. Myślę, że on jest coś warty, ach, od razu sobie sprawdźmy Marquinhosa, czy ziomek coś jest warty jeszcze, czy niezbyt. Dobre i 6000, więc paczka nawet spoko, będzie tutaj jakieś 16 tysięcy. Jeszcze plus, i Fabinho! O kurde, i Fabinho, czyli 100 tysięcy, ale kozak. Nie no, takie paczki to ja lubię, 90 tysięcy Fabinho, zajebiście. No i już mi się humorek poprawił, jeszcze paczka za 50 tysięcy, naciskam, może walkout jeszcze do tego wpadnie, proszę jej. Bez walkoutu, ale jakieś ekrany, Walker, nie wiem, byle kto. Mamy Brazylię, SPD. Myślałem, że Fabinho znowu, 83 overall, Luis Gustavo, czyli paczka za 50 tysięcy, najgorsza jaka może tylko być. Także, no bez większej historii paczka, no dokładnie, tutaj raczej wszyscy pójdą na Quicksa, aniżeli cokolwiek z nimi zrobię. Ale naprawdę kozak, paczka za 35 tysięcy, Fabinho i Infor w tej samej paczce, więc wow. No ale nie wiem, idę na razie sprawdzić. Co z oczywiście paczkami za Food Champions i widzimy się, gdy takowe będą. Jeszcze zróbmy sobie taki mały przerwniczek, bo chyba nagrody za Food Champions są o 9, a nie o 8, tak jak się spodziewałem. Więc zrobiłem sobie tak na szybko paczkę dwóch złotych piłkarzy UEFA Champions League. Zapewne nic nie trafi, ale zawsze to dłuższy odcinek. Mogę wstawić 20 reklam i zarobić 100 tysięcy dolarów. Także lecimy, paczka dwóch zwykłych piłkarzy UEFA Champions League. Może akurat walkout, nie, no bez walkoutu, ale chociaż może ekrany będą. Bez ekranów, także bullshit. No i widzimy się już w paczkach za Food Champions. Tak jak myślałem, tak też jest. 9.00, Mistrzostwa Food. Możesz już odebrać nagrody za Ligę Weekendową. Oczywiście odbierzemy nagrody za Golda 3, którego wbiłem w tamtym tygodniu. Zabrakło mi jednego zwycięstwa do G2, ale ta gra jest po prostu... Pip! No właśnie, tyle powiem. Ci, co mają Instagrama, mnie followują, wiedzą. Ale lecimy z odbiorem nagród. Mamy tutaj oczywiście dwóch wyborów. Mega paczkę i paczkę za 50 tysięcy monet. Lecimy z tym od początku z wyborem piłkarza. Na pierwszy ogień leci prawa strona. I tutaj mamy, no niestety nic. Wybieramy, myślę, na szybkości blinda. Nie ma się tutaj zastanawiać, bo jest to i tak bardzo, bardzo słaby traf. I lecimy z drugim wyborem piłkarza, którym będzie... Kolejny raz gówno, Jan Jordan, tragiczne wybory i to w ogóle pokazuje, jakie będą paczki, że paczki będą tak samo słabe jak i
te wybory oczywiście. To też wam pokażę, że Fabinho zszedł za 85 tysięcy, Marquinhos dwa razy za 58, wysnajpiłem sobie jednego, gdy patrzyłem cenę, więc naprawdę fajny, fajny zarobek na tych paczkach z Division Rivals. Teraz lecimy dwa razy mega paczka, może chociaż jeden walkout w tym pack openingu jej. Może jeden? No na razie bez. Pewnie bez ekranów także będzie, znając to, że paczka za 35 tysięcy, a w niej najlepszy oczywiście Nzonzi 82 overalla. Coś czuję, że te paczki to będzie tragedia za tego Golda 1. No ale tutaj tych panów wyślemy sobie na listę transferową. Tego oczywiście też i lecimy z drugą paczką. Tutaj jakieś, nie wiem, magiczne tasowanie na mojej klawiaturze mechanicznej białej z 1990 roku. No ale lecimy, druga mega paczka. Może tutaj chociaż będzie ten walkout. O mój Boże, jakie te paczki za Food Champions są słabe, pewnie bez ekranu. Nie! John Stones, 82 overalla, po prostu tragedia. Śmiech na sali dla mnie te paczuszki są na razie. Tutaj oczywiście panów wyślemy sobie. Resztę do klubu. Shakhtar Donetsk quickselujemy. Paczka za 50 tysięcy, w której oczywiście nie będzie nic, ale otwieram ją od razu, bez przedłużania, żebyście nie czekali na ten overall 81. Jest walkout! Jest walkout, jednak mamy walkoutik. Ale jest to tylko inform. Portugalia, SP. I będzie to João Mario. João Mario, 84 overalla. No bardziej liczyłem na złotą kartę, aniżeli na informa, szczerze powiedziawszy. Naprawdę fajne statystyki, ale myślę, że więcej niż 15 tysięcy ten grajek warty nie będzie, ale za mecz, który dostał informa, naprawdę szacun, 3 asysty do tego bramka, więc naprawdę João Mario się rozkręca powoli, wraca na swoje stare tory. No ale może jeszcze coś będzie oprócz tego w tej paczce. Jakiś 84 overalla, proszę, jaj, nie ma. 83 razy 2, do tego Arias, Jovinko. No słaba paczka, sprawdźmy jeszcze ile tutaj João Mario. Pewnie jest 20 tysięcy maksymalnie, tak jest. 24 tysiące. No zawsze to coś lepsze to niż na przykład jakiś bezoverallowy 82, bezekranowy oczywiście 82. No ale to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli filmik wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Tutaj macie mój skład. Zainteresowanych oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, który pojawi wam się w prawym dolnym rogu ekranu. Dzięki, że jesteście ze mną. No i piona byki.